Dzień dobry, to jest briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Mamy czwartek, 28 stycznia. Ja nazywam się Konrad Białas i zapraszam do dzisiejszej analizy. Przede wszystkim krótkie podsumowanie wczorajszych wydarzeń, a dokładnie decyzji Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych odnośnie stóp procentowych. Stopy zostały utrzymane bez zmian, natomiast ważniejszy był komunikat, nie mieliśmy konferencji, zdani byliśmy na suchy dokument. Podtrzymane zostało nastawienie, które zostało nakreślone w grudniu, czyli sytuacja w gospodarce amerykańskiej, a przede wszystkim poprawa na rynku pracy wskazują, że Rezerwa Federalna może zmierzać do stopniowego zacieśniania polityki monetarnej. Co do inflacji, nadal Fed oczekuje, że będzie ona dążyć do celu 2% w średnim terminie, natomiast zostały zauważone ryzyka po stronie sytuacji w globalnej gospodarce oraz zawirowania na rynkach finansowych, natomiast na razie Fed ogranicza się do uważnej ich obserwacji, nie wyciąga pochopnych wniosków, czy będą one mogły zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu w Stanach i w konsekwencji odwieść Fed od podwyżek stóp procentowych. Innymi słowy, otrzymaliśmy to, co tak naprawdę rynek oczekiwał, brak zmiany kursu ze strony Fed, natomiast za sugerowanie pewnych ryzyk, które się pojawiły w ciągu ostatnich 6 tygodni. Nadal furtka dla podwyżki stóp w marcu nie została zamknięta i taka też jest nasza na ten moment bazowa prognoza. Co do rynku walutowego, dużych zmian nie obserwowaliśmy. Na eurodolarze mieliśmy próby podejścia w okolice 1,09 i powyżej, natomiast wszystko zatrzymało się na poziomach zrównanych ze szczytem eurodolara, jaki był osiągnięty po konferencji prezesa ECB Mario Draghiego w ubiegłym tygodniu. Także widać, że przede wszystkim te negatywne perspektywy dotyczące euro i w konsekwencji tutaj spodziewanej obniżki stóp procentowych, stopy depozytowej w marcu i ewentualnego rozszerzenia programu QE, to ciąży na euro. Tak, wszelkie tutaj komunikaty związane z Fed raczej na ten moment są neutralne, niż miałby wskazywać na jakiś sygnał do tego, żeby mocniej sprzedawać dolara, aczkolwiek też nie dają podstaw do tego, żeby się dolar umacniał. Także praktycznie stoimy w punkcie wyjścia na eurodolarze. Widać, że ta konsolidacja dosyć jest wąska i ona się utrzymuje od początku roku w dosyć wąskim zakresie. Tutaj nawet w ostatnich dniach te wahania były jeszcze mniejsze. Także widać, że w oczekiwaniu na marzec, o ile dane ze Stanów Zjednoczonych nie będą negatywnie zaskakiwać, powinien być grany schemat osłabienia euro pod luzowanie ECB. Także naszym zdaniem wszelkie tutaj próby podejścia euro-dolara w kierunku 1,09, 1,0920 jest to strefa, w której podaż powinna się ożywiać. Prawdopodobnie rynek powinien być spokojny ze stop lossami w okolicach 1,0980, 1,10, także tutaj ta strefa zaznaczona między tymi dwoma liniami powinna być jako taki obszar, w którym sprzedaż powinna się uaktywniać z celem minimalnym na poziomie 1,08, natomiast w średnim terminie oczekując do marca powtórka 1,06, 1,05 to jest to, czego na ten moment oczekujemy od euro-dolara. Jeżeli sytuacja na rynkach finansowych by się miała ustabilizować i mocniej zacząłby być grany temat podwyżek stóp procentowych w Stanach, również w marcu, no to te spadki mogą być mocniejsze nawet w kierunku 1,02, 1,03. Także na ten moment dosyć stabilni na eurodolarze, ale z nastawieniem, że większe szanse na wyjście z tej konsolidacji dołem. Drugim wydarzeniem wczorajszego wieczoru była decyzja Banku Centralnego Nowej Zelandii. RBNZ utrzymał stopy procentowe bez zmian, natomiast mocny zwrot w gołębią stronę nastąpił w komunikacie. Po tym jak w grudniu bank obciął stopy, powiedział, że na ten poziom stóp będzie wystarczający, aby doprowadzić do odbicia inflacji do celu. Natomiast przy silnym kiwi i słabych cenach ropy widać, że ta inflacja jest najniższa od 15 lat, takie były dane w ostatnich 2 tygodniach. No i to przekonało bank, że powrót inflacji do celu będzie trwał dłużej. Kiwi jest za silny i bank nie wyklucza, że w ciągu najbliższych posiedzeń będzie dokonywał obniżek stóp procentowych. W przypadku kolejnego posiedzenia na marzec rynek już w tym momencie wycenia 50% szans na cięcie, a dla NZUSD oznaczało to spadek o 1%. Dzisiaj mamy skromne odbicie w okolice
64,50, wynikające z lekko optymistycznego startu handlu w Europie. Natomiast naszym zdaniem będzie ciężko, aby NZD korzystał z poprawy sentymentu zewnętrznego w stopniu podobnym, jakby chociażby AUD/USD może reagować wzrostami na ustabilizowanie sytuacji rynkowej. Można oczekiwać, że bardzo silnie na te dwa krosy będzie oddziaływać kurs krzyżowy AUD/NZD, który idąc do góry będzie działał negatywnie na walutę Nowej Zelandii. Także w naszej ocenie rejony tutaj 64,80, 65 czy nawet 65,20 to jest taka dosyć szeroka strefa, w której można szukać okazji do tego, że podaż się nasili, z perspektywą, że ten kurs jednak będzie zmierzał na niższe poziomy, licząc, tak jak wspomniałem wcześniej, na podwyżki Fed i potencjał do kolejnych obniżek stóp procentowych ze strony Banku Nowej Zelandii. Trzy banki centralne w tym tygodniu są ważne, za nami już dwa, trzeci jutro rano Bank Japonii. Rynek w tym momencie jest ustawiony 50/50, jeżeli chodzi o oczekiwania, czy bank centralny może poluzować politykę. Paleta jest dosyć szeroka, nie ma jednoznacznego wskazania, czy dojdzie do wprowadzenia ujemnych stóp procentowych, czy zwiększenia programu skupu aktywów, czy być może tylko prezes Kuroda ograniczy się do werbalnego zasygnalizowania, że na kolejnym posiedzeniu może dojść do jakiejś formy luzowania, przyjmując w ten sposób postawę a la Mario Draghi. Natomiast no, wydaje się, że jeżeli już jakoś pozycjonować się pod to wydarzenie, to bardziej po stronie sprzedaży jena. Tutaj na USDJPY kurs widocznie, wyraźnie próbuje się wybić powyżej 119, ale jest to strefa oporu, która ma swoje potwierdzenia kilkukrotnie w obu kierunkach na przestrzeni całego miesiąca. Natomiast no, tendencja w ostatnich dniach jest ewidentnie prowzrostowa, także do tego wybicia właśnie decyzja Banku Japonii jutro w nocy może pomóc. W konsekwencji wyjście powyżej 119 otwiera drogę do przynajmniej do 120 i tutaj to jest taki najbardziej klarowny sygnał, też wsparty techniką, że być może i fundamenty też za tym będą przemawiać. I krótko oczywiście, jak zwykle, o euro-złotym. Poziom 4,46, 4,45 to są poziomy dzisiaj rano. Widać, że po decyzji S&P, która osłabiła dosyć wyraźnie złotego, rynek zamknął się w wahaniach 4,44 mniej więcej do 4,50, natomiast widać, że ani wyjście górą, ani wyjście dołem nie znajduje zwolenników. Niemniej jednak zachowaniu aktywów krajowych nie widać jakiejś mocniejszej presji, że Polska cieszy się dużo gorszym zaufaniem ze strony inwestorów zagranicznych, co w tym momencie skłania nas do scenariusza, że wraz ze stabilizacją nastrojów na rynkach zewnętrznych to nasilenie wyjścia dołem może nastąpić i po przełamaniu tego poziomu 4,43 możemy wrócić w rejon pierwszego okrągłego wsparcia na poziomie 4,40. Tutaj ta strefa jest dosyć szeroka, aż do 3,37, natomiast tak jak wspomniałem, no przede wszystkim potrzebujemy tego solidniejszego wsparcia ze strony sentymentu zewnętrznego, aby obserwować, że złoty zwróci uwagę na siebie i na swoją taniość, aby przekonać inwestorów do grania go na długiej pozycji. Na ten moment nadal pozostajemy zamknięci. Ewentualne tutaj próby przebicia się przez to dadzą, powiedzmy, katalizator do mocniejszego zejścia kursu na niższe poziomy. Na koniec kalendarium. Tych wydarzeń jest trochę. Pierwsze to dynamika PKB z Wielkiej Brytanii, wstępno za trzeci kwartał już o 10.30. Oczekuje się wzrostu z 0,4 do 0,5, natomiast ryzyko jest zdecydowanie po stronie słabszego odczytu, bo nawet gdybyśmy dostali dobre dane, raczej nie zmienią one nastawienia Banku Anglii, który nie śpieszy się do podwyżek stóp procentowych. W konsekwencji pozytywna reakcja funta może być szybko wygaszana, natomiast słabsze dane tutaj będą dociskać tą walutę, która w ostatnich dniach i tygodniach nie ma dobrej reputacji. Z danych ze strefy euro najbardziej zwróciliśmy uwagę na inflację HICP z Niemiec. Ona będzie zapowiedzią tego, co dostaniemy z figur dla całej strefy euro jutro. Skromne odbicie wynika z tego, że spadki cen ropy z przełomu 2014-2015 powoli wychodzą nam z bazy statystycznej, więc punktem odniesienia
ta zmiana cen energii jest zdecydowanie mniejsza, to będzie wpływać na to, żeby wskaźnik był wyższy. Gdyśmy mieli niższy odczyt, to znaczy, że presja inflacyjna słabnie w innych kategoriach, nie tylko związanych z ropą naftową, i będzie to kolejny sygnał za tym, że ECB nie będzie miało innego wyjścia, jak w marcu luzować politykę monetarną. Z kraju mamy tylko protokół z posiedzenia RPP, który powinien być neutralny dla złotego, natomiast ze Stanów najbardziej uwagę zwracają zamówienia na dobra trwałego użytku. W grudniu według wstępnych danych mają one spaść o 0,7% miesiąc do miesiąca. Jeżeli tak by się stało, może to okresowo osłabiać nam dolara, natomiast nie oczekujemy, żeby ten ruch był jakiś taki gwałtowny, wykraczał poza ostatnie zakresy wahań. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do śledzenia informacji na serwisie nonstop.tms.pl.